Cześć, z tej strony Magnus, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy coś ewoluować. Coś ewoluować. Tak, właśnie Rajdorna, jeżeli już się chyba każdy już się domyślił. No i słuchajcie, to będzie dobre CP, bo to w końcu będzie Reperior i on miał 2607. Czyli dobre CP na pewno, gwarantowane. A teraz nie chodzi o to, bo wiecie jak to zrobiłem? Nie wychodziłem na dwór. Po prostu zainstalowałem sobie aplikację Defeat, na której ludzik ci sam chodzi i nabijają się same kilometry. No, resztę to sobie zobaczcie na YouTube, nie będę wam wszystkiego mówić. No i dobra, robimy Reperiora. O ja cię solę, nie wierzę. Reperior. Ja nie wierzę własnym oczom. Co ja teraz zrobiłem? O Boże! Mam tego wielkoluda. Słuchajcie. Reperior. O kurczę. O! 3065. No myślałem, że będzie wyższe. Tak szczerze. Ale jest nieźle. Wow, lepsze niż Dragonite. Teraz zmienię coś nie do Poksa na... Zrobię tak. 3000... Koks-Poks. 3000 Koks-Poks. I teraz zobaczymy sobie faworyt. I Uprise, jakie ma. Ło, 3 gwiazdki, ale nie najlepsze. Ivy. Ale wow. Teraz idę sobie go przetestować na walkach. Bo Reperiora bym bardzo chciał sobie przetestować. Tak na szybko. Dobra, on się teraz nazywa 3000 Koks-Poks. No. Piękny jest, ale teraz kogo? Do kogo się opłaca robić Evolution, Malavution? No i jak do niczego nie znajdę, to oczywiście do Zweliusa. Ale jak kogoś znajdę, to Lyron, bez gadania. Lyron. Będę robić ewolucję do Lyrona. Czyli oczywiście Aggona. Patrzcie i słuchajcie, mamy Reperiora, jest. Zauważyliście, że jak on jakby strzela, to taka kulka mu żółta przelatuje? Przez ręce, nie wiem, czy wy to zauważyliście. Ale moim zdaniem on wygląda przekozacko. Totalnie przekozacko. Już nie chodzi. Kiedyś tam wcześniej myślałem, że to Dark jest taka kozak postać. Potem jak odblokowałem Mewtwo oczywiście, to myślałem sobie Mewtwo. Najlepszy. Najlepszy z wyglądu i ogólnie. No ale jak patrzę na Reperiora, to Reperior z wyglądu mi się zdaje, że lepszy. A więc bardzo się cieszę. Idziemy go przetestować na walkach. Dobra, słuchajcie, bierzemy sobie oczywiście Reperiora i na końcu same najgorsze Pokemony. No jak jest najlepszy, to muszą być najgorsze, nie? No typowe. Lol. Jakaś Ibra te walczy. A więc dobra, masz mojego Reperiora, Bigo. I tak przegrasz, bo mój jest ziemny, twój jest słaby. A więc spada jestem nim. Pa, zjechała mi Pokemona. Smutne to jest. Ona jest na mnie super efektywna. Kurczę, nie będę z nią grać, ona jest na mnie super efektywna. Wywalaj. Co to ma być Flying Cub? Latające Pokemony czy co? A, nieważne. I tak nie gramy na jakiś Flying Cub.
No oczywiście, master. Bierzemy koksa, nie do poksa. No jakieś lepsze trochę Pokemony. Takie gdzieś, no chociaż kilkaset CP. Coś takiego jak Farfetch, Lombli. No, coś takiego. Dobra, i my tu patrzymy i kurczę, znowu Tamagaya Ardosa. Czyli jeszcze bardziej super efektywna na mnie jest, no bez jaj. A wiecie co teraz zrobię? Najpierw zadam te słabsze Pokemony. Najpierw dam te słabsze, a potem dopiero Reperior. O, tak zrobię. Będę walczyć z Murzynem, nie że obrażam Murzynów. Będę walczyć z Murzynem. No i błagam, niech to będzie... No bez jaj, no. Dobrze, że dałem Marowaka, bo jakby był Reperior, to by było po nim. Przecież czemu cały czas wodne Pokemony mają oni? Dlaczego? No, bez jaj. Wiecie, nie patrzcie na ten napis, ja nigdy w życiu nie przegrałem na walki. Nie no, przegrałem to dużo, ale wiecie, tak ogólnie to ja nigdy nie przegrałem. A czemu oni mają wodne Pokemon? No, jak ten ma na łebie Magikarpa, no to wiadomo, że będzie pierwszy wodny Pokemon. Patrzcie, znaczy ja tego nie wiem na 100%, ale... Jeszcze gorzej. Smoczy. Jeszcze gorzej. Ale ja jestem akurat super efektywna, bo to jest w końcu lód. Na golema. Też jestem super efektywny. A więc ten mi większych rzeczy nie zrobi. No ale ja się przestraszyłem tego Salamensa. Bo aż nie wiedziałem, że będę super efektywny. Znaczy na golema w sumie nie. No tak. Na golema też. No, ale ja nie sądziłem, że będę super efektywny na Salamensa, przecież to jest Pokemon Smok, to ja się tego nigdy w życiu bym nie spodziewał. Pokemon Smok, a nie Wydra, czy tam coś innego. No i dobra, elo, i teraz patrzcie jak go jadę. Teraz go zjadę. Nie zjadę go, bo on ma tarczę. W końcu, kurczę, zapomniałem. No i niech ten Reperior w końcu pokaże swoją super moc. Znaczy, wiecie o co chodzi chyba. Chyba, że ten Stamfisk zjedzie Salamensa, ale to jest chyba... Co? Porygon Z? Porygon Z? Serio? Lili? To jest żart jakiś? I no to jest żart Pokemon... Porygon Z? Porygon Z? Gościu, ja się ciebie nie boję. Porygona Z masz. Aha, ale bechaj, ty myślisz, że ty z metalem wygrasz jakimś głupim Pokemonem typu normalny. Ha, ha, ha. On jest bardzo śmieszny, słuchajcie. W życiu takiego gracza nie widziałem. Ja cię, sorry, ale mnie zatkało. Normalny, on jest kozak. To jest super gracz. Pozdrowienia masz dla ode mnie graczu Porygona Z, który myśli, że normalny typ ze stalem wygra. Życzę szczęścia w kolejnej walce, na której przynajmniej będziesz super efektywny. A chyba, że nie będziesz, no bo jak można brać normalnego na stal? Wiadomo, że stalowy wygra. No ale po prostu ja miałem już... Na moim mało CP i dlatego ten, on mi go zjechał. Ale Reperior go dokańcza i tyle, elo. Dobra, Salamence, żegnaj się z życiem powoli, bo Reperior tu jest, tak? To Reperior cię atakuje. I pierwszy raz na Reperiorze będę robić super atak. Nie wiem, gdzie lecą te... To coś, o patrzcie, jak ten Salamence pojechał. Dobra, słuchajcie, jeżeli ja mam oceniać granie Reperiorem albo innymi Pokemonami, znaczy, no tak, głównie Reperiorem, no to tak, bardzo fajnie się gra i bardzo jest łatwo. Fajnie, no, fajnie, ale wiadomo, że mój Reperior na końcu był niesamowity. Co tu się stało? Czemu tu jest nic? A dobra, nieważne. XD, ja się nie wtrącam. Nie wiem, czemu coś to jest nic, ale znaczy... No tak. Dobrze powiedziałem, że coś to jest nic.
Coś to jest nic. No, teraz dobrze powiedziałem. No dobra, no i wynika na tym, że mamy Reperiora, a to jest mój najlepszy Pokémon. Przeleciał Dragonite'a na luzie, typowy. O nie, on mnie rozwalił. Słuchajcie, od dzisiaj to jest mój najlepszy Pokémon. Bardzo się cieszę. Extra Quick! Extra Quick ma 140 punktów. O kurczę. Extra Quick, Jezu. Moc Slap to w ogóle głupi atak, ale... Extra Quick, Jezu. Jezu, 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 Jezu. OMG, OMG, Extra Quick. Gościu, Extra. Skull Blush. Extra Quick i Skull Blush. Co? Extra Quick był lepszy. No chlip, chlip, kurde. Co to ma być, kurcze? Chcę? Nie wiem, no ja nic nie chcę. Ja chcę do Mewtwo mieć Shadow Balla i tyle. Ja chcę do Mewtwo Shadow Balla. Spalaj. Już! Dałem do Mewtwo. Nie no. Nie da się dać Shadow Balla do Mewtwo XD. Dobra, to jest dziwne. No dobra. No, bardzo się cieszę z Reperiora, to jest mój najlepszy Pokémon ogólnie. No dobrze, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. Ja się z Wami żegnam. Cześć!